Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry państwa i moim gościem jest Dariusz Jański, koalicja obywatelska, przewodniczący komisji do spraw wyborów kopertowych. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktor, witam państwa. Czy po wczorajszym dniu komisja jest bliższa prawdy? Napisał pan w mediach społecznościowych. Pamięć wróciła. Po przesłuchaniu byłego wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia. Tak pan napisał. No tak, 19 stycznia wszyscy zapamiętamy pana Sobonia z jego niepamięci, z jego odsyłania do swobodnej wypowiedzi, w której też nic specjalnie nie powiedział. No, i gdyby nie nasza determinacja, upór, gdzieś tam konsekwencja, kolejne wezwanie, wniosek do sądu o ukaranie, no i w końcu konfrontację, no to byśmy pewnie na tym poprzestali. Ale nie poprzestaliśmy i dopytywaliśmy. No i wróciła pamięć. Wróciła pamięć, ale też był czas na, na to, żeby zdobyć dokumenty, materiały, a one mówią tak. Dokumenty, które wskazywały, że. No właśnie pan ja na wiceminister brał udział w przygotowaniu. No myślę, tego. że to jest kluczowy dokument, bo dotarłem do dokumentu z 29 kwietnia 2020 roku, czyli tak mniej więcej na dwa tygodnie przed wyborami. Poczta Polska, prezes Poczty Polski napisał do Sasina o problemach finansowych i o tym, ile wydali pieniędzy. Nie 70, a 88 milionów i zawnioskowali do Sasina o to, żeby zwrócili pieniądze. A pan wicepremier Sasin, Sasin zadekretował to i to w internecie jest na pana Sobonia. I, pan I na Sobonie... jego biurko to trafiło? Tak, i 30 na jego biurko trafiło to pismo i on miał pewną świadomość, na co poszły pieniądze. I przecież nie tylko na wydruk kart, tam jest 68 milionów, na zakup 400 urn, prawie 7,5 miliona, 30 tysięcy kaset z otworem rzutowym, prawie na 2 miliony. 100, ale to łącznie 88 milionów, i, i, i nie mógł udawać, że o tym nie wie, nie słyszał. No mam takie wrażenie, że kolejny polityk PiSu się pocił przed naszą komisją, bo wie, że mamy dokumenty, i tymi dokumentami, faktami przywracamy pamięć politykom PiSu, a nas oczywiście to, no właśnie, myślę, że bardzo, bardzo nas w jakiś sposób utwierdza w przekonaniu, że to wszystko Zarówno pan Saśin, jak i pan Soboń wiedział, ale nie wszystko chcieli nam powiedzieć przed komisją. Ale coraz więcej państwo wiedzą. Dzisiaj jest, trochę, dzisiaj jest trochę techniczne, można by tak rzec, przesłuchanie. My byli członkowie Rady Nadzorczej, PWPW. No wie pani, każdy świadek jest ważny i cenny. Często jest tak, że ci świadkowie, którzy nie są takimi stricto politykami, więcej mówią niż ci politycy PiSu, bo ci zazwyczaj nic nie pamiętają. Dzisiaj jest, no, były doradca gabinetu pana ministra Kamińskiego, MSWiA i, i członek Rady Nadzorczej, PWPW, Państwowej Wytwórni Papier. Papierów wartościowych oraz y, drugi to członek zarządu państwowej wytwórni papierów wartościowych. Więc y, też ci, którzy byli zaangażowani w ten cały proces wyborów kopertowych, który ostatecznie się nie odbył, a trzeba było wyrzucić w błoto 88 milionów. Więc y, tak, przesłuchujemy. Y, teraz czas na MSWIA i PWPW, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj po rozmowie z panią, organizuje prezydium, gdzie chcę już ustalić wszystkie daty do samego I jak końca. ten kalendarz właśnie będzie wyglądać? Bo wcześniej pan mówił, że do maja komisja chce przesłuchać wszystkich świadków. Tak, i chciałbym do maja zakończyć przesłuchania świadków. Oczywiście to nie jest data końcowa, bo jeśli któryś ze świadków jeszcze wskaże jakiegoś ważnego świadka, bądź będzie trzeba doprowadzić do konfrontacji, to to się może lekko wydłużyć. Ale chciałbym przesłuchania zakończyć do końca maja. Mamy około w tej chwili ważnych, istotnych 20 świadków. Będziemy chcieli ich wszystkich przesłuchać. No właśnie, mogę powiedzieć od razu, że ostatnim świadkiem na komisji będzie pan Jarosław Kaczyński a nie wykluczone, że jeszcze po, po tym yy, yy, zeznaniu, po, po słowach Jarosława Kaczyńskiego będzie można kogoś jeszcze o coś dopytać. Czy myśli pan, że to kropka na D wtedy? E, oczywiście, na każdym etapie. Możemy dopytać, zrobić konfrontację. Wczoraj odbyły się jedne konfrontacje, które jakby rzuciły nowe światło i pokazały też nowe kluczowe dokumenty, ale też pokazały, że pamięć Soboniowi wróciła. Planują Drugie... państwo jeszcze jakąś konfrontację? Tak, tak. Drugie konfrontacje będzie, będą pani prokurator, pani prokurator Wrzosek i pani prokurator Dudzińska. Ta ta pierwsza wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych, a ta druga umorzyła śledztwo parę godzin później. Więc tam są tak rozbieżne zeznania, że musimy doprowadzić do konfrontacji. Prawda jest tylko jedna, więc zobaczymy, kto tutaj wprowadził błąd. Y no ale mamy dużo świadków, jeszcze wielu świadków. Y I jeszcze przed. Tuż po wyborach, a przed pierwszą turą, przewiduję komisję, na której chcemy zaprosić przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, która robiła kontrolę i złożyła wnioski do prokuratury w sprawie najważniejszych polityków pis w kontekście wyborów kopertowych, ale też chciałbym zaprosić pana ministra Kamińskiego. Między świętami a, a tak, pierwszą jest... turą wyborów państwo zdążą, tak? Tak, z... chcemy to zrobić w środę, tuż po świętach, a jeszcze przed pierwszą turą. Myślę, że to też edukacyjnie dla wszystkich jest dość istotne, bo 7 odbędą się wybory. Te wybory będą wolne, równe, proporcjonalne, tajne, a te 4 lata temu miały być niedemokratyczne. Ktoś wpadł na pomysł, że zamiast Państwowej Komisji Wyborczej wybory zorganizuje, no właśnie, zorganizuje Poczta Polska. I, i żeby nikt nigdy więcej nie organizował przez Pocztę Polską Urząd Skarbowy czy Orlen, tylko przez Państwową Komisję Wyborczą, czyli taki organ, który jest w Konstytucji zapisany. To właśnie po to jest ta komisja. I też po to, żeby znaleźć odpowiedzialnych za wyrzucenie. Było to prawie 70 milionów złotych. 88. 88 już, tak. Po wczorajszym dniu już 88 milionów złotych. Yy, prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie ostatnim świadkiem, czyli to maj. No, jeśli się nic nie zmieni, to w maju tak. A wcześniej yy, były premier Mateusz Morawiecki? Wcześniej będzie pan Morawiecki, pan Bielan. Tak, tak. Wie pani, Jarosław Kaczyński nic nie podpisywał, jeśli chodzi o wybory kopertowe. Ale zeznań świadków miał duży wpływ na to, że te wybory kopertowe się odbyły. Zresztą on sam udzielił takiego obszernego wywiadu, zatytułowanego: Sam podjąłem decyzję o. O wyborach kopertowych, więc jest ważnym świadkiem. Inną taktykę państwo wybierają, bo komisja Pegasusowa na początek, państwo na koniec. No, muszę, skoro ktoś nie podpisywał nic, a podejmował decyzję według świadków, to muszę pozbierać zeznania, opinie, fakty, no i też prześledzić różne wywiady prasowe, żeby wiedzieć o co świadka pytać, bo ten świadek jest szczególny i każdy wiedział, że w wielu sprawach ten świadek podejmował decyzję, no ale często nie podpisywał. Nic. W tym tygodniu 100 dni rządu Donalda Tuska, dziś posiedzenie rządu. Na rządzie między innymi poznamy szczegóły propozycji wakacji od ZUS-u dla przedsiębiorców. Miały być 3 miesiące i jest miesiąc nie stać budżetu na to, by były to trzy miesiące w tym roku. E w ogóle te propozycje, które teraz będą skierowane dla przedsiębiorców, mają pomóc przedsiębiorcom. Mamy świadomość, co się działo przez ostatnie lata. Polski Ład wykończył, jak nie pandemia, to Polski Ład wykończył bardzo wiele polskich przedsiębiorstw. I dlatego też najpierw ten miesiąc zwolnienie od ZUS-u, ale też za chwilę, i to w najbliższych można powiedzieć dniach, zostanie jeszcze być może w tym tygodniu przedstawiona, propo, przedstawiona propozycja dotycząca składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy o to proszę. My złożyliśmy deklarację i to będzie to będzie wykonane, dlatego że trzeba pomóc przedsiębiorcom. PiS Ale są opinie, że nie można wrócić do stanu sprzed Polskiego Ładu. To no są dwie propozycje, nie chciałbym o nich mówić, bo to jest oczywiście domena ministra finansów. Ale wydaje mi się, że jest bardzo oczekiwane i, i chcemy to zrobić jak najszybciej. Jeszcze no, dwie się... propozycje: jedna jest bliższa Ministerstwu Zdrowia, a druga Resortowi Finansów? No ale międzyresortowo ze sobą to uzgadniają, więc tu nie ma żadnego problemu. Mam nadzieję, że zostanie poparte przez oczywiście wszystkie partie naszej koalicji. No właśnie, nie bo jeśli chodzi października... o wakacje od ZUS-u, to zgoda koalicjantów jest, ale co ze składką? Dlatego rozmowy trwają i mam nadzieję, że w najbliższych być może już godzinach poznamy szczegóły tego, bo na to czekają przedsiębiorcy. Przedsiębiorcom trzeba pomóc. PISIK dociskał, nie pomagał. My obiecaliśmy, że jak wygramy, po prostu to zrobimy. Trzeba pomóc przedsiębiorcom, bo mają dzisiaj bardzo trudno. Te obciążenia, które są, są tak ogromne, że wielu ludzi nie, nie zakłada firmy, bo nie jest w stanie poradzić sobie z tymi obciążeniami właśnie składki zdrowotnej, ZUS-u, tego wszystkiego. Więc trzeba ułatwić. Po to jesteśmy. Nasi ministrowie nad tym pracują, przedstawią w najbliższym czasie propozycje. A kiedy poznamy szczegóły babciowego? Również w najbliższym czasie, z tego co wiem, pani minister o tym już szerzej mówiła, ale cały projekt przedstawi, jak już będzie po konsultacjach. Wie pani, nie chcemy robić tak, jak robił PiS, że przegłosujemy ustawę w ciągu 2-3 godzin bez konsultacji, na szybko, a później się będziemy zastanawiać, dlaczego ona została źle przygotowana, bądź można było to skonsultować szerzej. Mówię to chociażby na przykładzie wyborów kopertowych. W Sejmie debata na temat ustawy tej dotyczącej wyborów kopertowej trwała niecałe trzy godziny. Nawet nie była w komisjach, bo pani marszałek uważała, że to trzeba szybko kolanem, a później się okazywało, że nikt nic nie wiedział i wywalono pieniądze w błoto. Więc każdy taki projekt musi być przeanalizowany pod każdym względem i jak już jest składany, to jest po to, żeby został wprowadzony. Więc mogę powiedzieć, że prace zmierzają. Prawie już do końca, jeśli chodzi o babciowe. To jest też jeden z naszych no, naszej propozycji w ramach stu konkretów, który zostanie zrealizowany. No właśnie, bo miało być 100 konkretów na 100 dni. Te konkrety można policzyć na palcach dwóch rąk na razie, zrealizowane w ciągu 100 dni. Oj, pani redaktor, już więcej. już więcej. No minimalnie. Natomiast ale tak, w zrealizowanych tak, natomiast rozpoczętych jest bardzo wiele. W tak zwanym procesie, który, 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 który będziemy krok po kroku realizować. Chcemy się wywiązać ze wszystkich. Wymaga to dłużej, dłuższego czasu, ale, zostan ale wywiążemy się. Wie pani, jest też wiele rzeczy, które realizujemy, a nie było w stu konkretach. Mówię też o tym szerokim rozumieniu naprawy państwa, budowy uczciwego państwa i też rozliczenia PiSu. I to nie chodzi tylko o uniezależnienie od polityki prokuratury. No, pierwszy krok w kierunku odbudowy wizerunku Trybunału Konstytucyjnego. Mówię też o tej uchwale. Ale też te wszystkie śledztwa, które były zamiatane pod dywan. Trzy komisje śledcze. To wszystko jest po to też, żebyśmy odbudowali zaufanie do państwa i zbudowali uczciwe państwo. Ja dzisiaj wychodząc stąd, za chwilę rozpoczynam kolejną komisję. Wczoraj 10 godzin komisji, dzisiaj pewnie kolejne godziny przesłuchań. Wszystko po to, żeby pokazać państwu, że w ciągu Pół roku możemy powołać komisję, możemy później przesłuchać świadków, przygotować raport i odpowiednie wnioski do prokuratury. Więc chcemy być skuteczni, ale niektóre projekty z tych stu konkretów wymagają dłuższego procesu. Kto powinien ponieść odpowiedzialność za to, że na produkcję amunicji otrzymaliśmy 2 miliony euro, i czy powinny być wnioski do Trybunału Stanu, bo takie zapowiedzi się pojawiają? No to jest kolejna, kolejna wtopa poprzedniego rządu. Mieli czas do 13 grudnia. Przypomnę, rząd koalicji 15 października właśnie powstał 13 grudnia, więc przerzucanie winy na obecny rząd absolutnie jest, jest pomyłką. To poprzedni rząd, rząd Pi PiSu i politycy PiSu, no bezpośrednio minister Błaszczak, ale też nadzorował go premier Morawiecki. Myślę, że nikt z nich nie był zainteresowany, żeby się tym zajmować, żeby ściągać tu pieniądze z Unii Europejskiej. Najlepszy jest przykład Funduszu Spójności, KPO. W ogóle im na tym nie zależało. A to były kolejne pieniądze z Unii Europejskiej, które można było zainwestować w polskie zakłady. No właśnie, szalenie istotne i ważne, bo jesteśmy państwem frontowym, więc każde każda euro jest nam potrzebne na amunicję, bo wiemy, że tego brakuje. I można było to zainwestować i wpompować w polskie fabryki. tego nie zrobiono. Czyli co, na tyle do trybunału na tyle. Stanu? Politycy PiSu są bezczelni, że przerzucają winę na, na innych. I dlatego uważam, że to nie byłby zły pomysł, gdyby politycy w końcu odpowiedzieli za to, co robią. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Proszę mi wierzyć, że czekam z utęsknieniem już na pierwszy wniosek o Trybunał Stanu dla któregokolwiek z polityków PIS-u, który przekroczył uprawnienia. Mam, na, mam nadzieję, że wniosek, między innymi dotyczący Prezesa Narodowego Banku Polskiego wpłynie, ale jeśli wpłynie w kontekście innych polityków, to przeanalizujemy dogłębnie. A proszę powiedzieć, czy, czy jak pan obserwuje to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, czy prezes Jarosław Kaczyński daje jeszcze gwarancję zjednoczenia tej partii? Nie, myślę, że to jest koniec takiej, takiego PiSu, jak wszyscy znaliśmy, z takim liderem, wodzem. On, jak miał władzę, to oczywiście dzielił, rządził. Potrafił też niszczyć ludzi, no, wykorzystywał do tego wszystkie możliwe instytucje. Natomiast ja myślę, że takim symbolem jego upadku był powrót pani Pawłoski. No bo jeśli nawet już pani Pawłoska go nie słuchała, jeśli pan Wojciechowski już go nawet nie słucha, no to wszyscy inni widzą, że też to już nie ma sensu. A teraz i... posłowie wzajemnie się oskarżają, krytyczne słowa pod swoim adresem kierują? No tak, no, powstał obóz prezydencki u prezydenta, gdzie tutaj słyszymy wypowiedzi pana Mastoderka, który czasem ostrzej niż nawet opozycja krytyczna. Przykuję, by były. Byłemu ministrowi obrony, ministry... kawisz zabrać do, do roboty? Tak, tak, tak. Ten, ta dyskusja między panem ministrem Mastalerkiem a byłym ministrem Błaszczakiem no, pokazuje y, y, chyba taki, y, taką erozję już w PiSie i, i y chyba koniec tego PiSu w takim rozumieniu, takiej partii, która, którą znaliśmy. Myślę, że na tej kanwie pewnie powstaną dwie, trzy inne. To jest na, najbardziej prawdopodobne, bo ma, mają tam ambicje. No, wielu ma tam ambicje na to, żeby postawić wokół się. Wokół prezydenta? Plan. Być może. No, myślę, że ta ofensywna e, e, polityka pana Mastalerka e, chyba po coś jest. Mówię polityczna, polityczna taka wewnątrz tego obozu, e, konfrontacyjna po coś jest. I wydaje mi się, że, że być może myślą o założeniu nowej formacji. Czy co Jarosław Kaczyński nie docenił e, pana Mastalerka? Wie pani trudno mi powiedzieć, analizować. Nie chcę się już zajmować wewnętrznymi sporami, kłótniami w PiSie. My chcemy ich rozliczyć i zbudować uczciwe państwo. Bardzo dziękuję państwa. I moim gościem był Dariusz Jański, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, dziękuję za rozmowę.